Minęła 18.30, Jarosław Lewandowski, dzień dobry. Zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Na początek tematy dnia. Kolejny rekord zakażeń w czwartej fali pandemii. Jesteśmy w sytuacji krytycznej. Dostępność do badań spirometrycznych jest ograniczona poprzez pandemię. Pandemia pogłębia problemy psychiczne dzieci i młodzieży. Uczniowie zderzyli się z nową rzeczywistością, przede wszystkim z tym, że zostali odizolowani od takich codziennych, zwykłych czynności. Najczęściej są to zaburzenia zachowania i emocji, depresje, lęki. Prace samorządów nad przyszłorocznym budżetem. Spadają nam dochody bieżące o prawie 21 milionów złotych. Subwencja uzupełniająca plus taka dedykowana pod kątem inwestycji wodno-kanalizacyjnych pozwala nam powiedzmy w granicach miliona złotych wyjść na tym do przodu. Badania potwierdziły 24 239 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 463 osoby z COVID-19, poinformowało o tym Ministerstwo Zdrowia. To najwyższe wyniki podczas tej fali pandemii. Środa z najwyższą liczbą zakażeń. Jeszcze rok temu dzieci i młodzież niemal nie chorowały. Teraz sytuacja młodych osób jest o wiele trudniejsza. Szkoły co chwilę otrzymują informacje, że kolejny uczeń ma pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. To powoduje, że cała klasa przechodzi na zdalne nauczanie. Tak jest teraz w 309 szkołach regionu. Bardzo z tego powodu ubolewam, bo widziałam ich nieszczęśliwe miny, kiedy weszłam do klasy i powiedziałam, że teraz będą się uczyć zdalnie. No ale nie mamy wyjścia. Mamy nadzieję tylko, że nie będzie takich sytuacji wiele. Gdy dochodzi do zakażenia ucznia lub nauczyciela, pozostali koledzy z danej klasy zaczynają lekcje online. Problem jest z uczniem objętym kwarantanną, którego bliscy są zakażeni, a on sam ma wynik testu negatywny. Wówczas jego klasa chodzi na normalne zajęcia, a on jest całkowicie wyłączony z nauki i materiał musi nadrabiać sam. Nieliczne są przypadki, w których nauczyciele włączają kamerę podczas zajęć, by choć odrobinę ułatwić uczniowi przyswajanie wiedzy. Młodzież i rodzice apelują więc o taki gest. I to nie jedyny apel, który płynie z regionu. Maciej Hoppe, dyrektor szpitala w Grudziądzu, prosi, by nie przywozić do placówki pacjentów spoza miasta. Wszystkie łóżka są zajęte, a szpital nie jest już jednoimiennym i dedykowanym wszystkim pacjentom z regionu z koronawirusem. Mimo to karetkami bez przerwy dowożeni są tu zakażeni, nie tylko z Grudziądza. W tej chwili otrzymałem informację, że w trakcie dnia było znowu tylu pacjentów przywiezionych do szpitala, że w chwili obecnej te miejsca są zgodnie z decyzją wojewody, która mówi o stworzeniu 85 miejsc covidowych, w tym 8 respiratorowych, są wszystkie zajęte. A więc jesteśmy w sytuacji krytycznej i dlatego też ten apel i dlatego też zastanawiamy się nad tym, czy w ogóle limitowanie miejsc w jakimkolwiek szpitalu jest sensowne. Być może nie, dlatego że nie wiemy, jaka będzie sytuacja jutro, ile tych miejsc będzie potrzebnych. Trudna jest też sytuacja pacjentów z POHP, czyli przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. 17 listopada to Światowy Dzień POHP. Lekarze przyznają, że pandemia koronawirusa bardzo utrudniła pracę i dostępność do badań. Dostępność do badań spirometrycznych jest ograniczona poprzez pandemię, bo sama spirometria jest procedurą generującą aerozole i większość pracowni, poradni ogranicza badania, czyli też zabezpieczając się przed ryzykiem transmisji zakażenia. Co uważam, że powinniśmy trochę przełamać, przygotować się bardziej do wykonywania badań spirometrycznych i nie ograniczać tych badań, oczywiście zachowując wszystkie reguły bezpieczeństwa. Szacuje się, że prawie 2 miliony osób choruje w Polsce na POHP. Wiele o tym nie wie. Mają upośledzoną pojemność i objętość płuc. Ryzyko powikłań i niewydolności oddychania jest więc większe. Dlatego dla nich zakażenie koronawirusem może być szczególnie niebezpieczne. Najpierw były przypuszczenia, teraz są konkretne, tragiczne liczby. W Polsce więcej nastolatków ginie z powodu zachowań samobójczych niż w wypadkach komunikacyjnych. To dane Komendy Głównej Policji. Rośnie liczba dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Coraz więcej z nich cierpi na depresję czy stany lękowe. Lekarze alarmują, pandemia zbiera coraz bardziej tragiczne żniwo.
Nie radzą sobie z emocjami w szkole czy w środowisku rówieśniczym, a w domu często brakuje im wsparcia. Pandemia pogłębiła problemy psychiczne dzieci i młodzieży. Lęki, depresja, problemy ze snem to niektóre z jej skutków, na które skarży się młodzież. Najczęściej są to zaburzenia zachowania i emocji, depresje, lęki, ADHD. Często jest to obniżony nastrój, ale również może przejść w zachowania agresywne. Problemy, które zaistniały już w zeszłym roku, dają o sobie znać aktualnie. Uczniowie zderzyli się z nową rzeczywistością, przede wszystkim z tym, że zostali odizolowani od takich codziennych, zwykłych czynności. Prawie 2 lata pandemii i związanej z nią nauki zdalnej oraz społecznej izolacji wystarczyły, by wśród dzieci i młodzieży pogłębiło się poczucie osamotnienia. Dla osób z problemami emocjonalnymi powrót po długiej przerwie do nauki w klasach szkolnych był dużym przeżyciem. Zadaniem ponad siły dla wielu jest też prośba o pomoc. Są uczniowie, którzy mają ogromną blokadę. Nadal spotykam się z tym, że spotkanie z psychologiem jest czymś wstydliwym, że pokazuje słabość albo że pokazuje, że jestem wariatem, w związku z tym lepiej radzić sobie samemu. Dzieci i młodzież doświadczają cyberprzemocy, hejtu. Szybko uzależniają się od social mediów, podatne są na wpływy i chwilowe mody. Często pozostają same ze swoimi emocjami. Dlatego tak ważne jest, aby w porę wychwycić zmianę zachowania. Pojawiające się wycofanie, izolacja, obojętność, taka powolna zmiana w zakresie zmiany dotychczasowego wzorca funkcjonowania, nieuzasadnione zachowania, takie drażliwe, wulgarne, agresywne słownie. I jak najszybciej szukać pomocy, by nie doszło do tragedii. Dane są niepokojące. Od stycznia do września tego roku policja odnotowała 10 289 prób samobójczych wśród dzieci i dorosłych. Niemal co 10. próbę samobójczą podejmował nastolatek. Wcześniej ten odsetek wahał się między 6 a 7%. To, czego nie widać, czasem ma największe znaczenie. Zwrócić uwagę na problemy psychiczne dzieci i młodzieży ma kampania Ministerstwa Zdrowia. Powiedz, co czujesz, zdemaskuj emocje. Pod specjalną infolinią 800 12 12 12 najmłodsi, ale również ich rodzice i opiekunowie mogą uzyskać wsparcie psychologa. Numer działa przez całą dobę, a połączenie jest bezpłatne. Do połowy listopada samorządy w Polsce miały czas na przygotowanie projektów przyszłorocznych budżetów. Dla niektórych zbliżający się rok będzie trudny, inne szukają sposobów na oszczędzanie. W Toruniu deficyt miasta ma wynieść niemal 100 milionów złotych. Większe pieniądze mają być przeznaczone na inwestycje. Pomóc samorządom ma m.in. program inwestycji strategicznych, który oferuje bezzwrotne dofinansowanie inwestycji. Prawie 98 milionów złotych. Tyle ma wynieść deficyt Torunia pod koniec przyszłego roku według przygotowanego projektu budżetu. Do miasta wpłynie 21 milionów złotych mniej z dochodów bieżących, w tym z podatku PIT i subwencji oświatowej. Oprócz tego, że spadają nam dochody bieżące o prawie 21 milionów złotych, to wydatki bieżące na utrzymanie miasta wzrosną o 41 milionów złotych. Toruń w ramach strat z podatku PIT ma otrzymać z budżetu państwa niemal 300 milionów złotych, które będą trafiały do miasta w miesięcznych ratach. Oczekiwalibyśmy 67 milionów więcej. Natomiast na to uzupełnienie tej kwoty trafia do nas już w tej chwili. W grudniu otrzymamy te pieniądze. 47 milionów subwencji wyrównawczej przeznaczonej przez budżet państwa na wyrównanie tego obytku oraz trafi w roku przyszłym część z kwoty 34 milionów przeznaczonych w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Więcej środków będzie także na inwestycje, dokładnie 314 milionów złotych. Ponad 30% tej sumy zostanie przeznaczona na inwestycje drogowe. Bardzo istotne dla nas są środki pozyskane z programu inwestycji strategicznych. Dzięki tym środkom możemy w ramach środków budżetu państwa przeznaczyć je nie tylko na realizację zadań, ale uwolnić część środków miejskich po to, aby przeznaczyć je na nowo rozpoczynane zadania. Na inwestycje w swoim budżecie stawiają także Grudziądz i Włocławek, które na ten
cel chcą przeznaczyć kolejno 180 i 175 milionów złotych. Co nie oznacza, że w obu tych miastach przygotowanie budżetu będzie proste. Zanotowaliśmy spadek wpływów z tytułu udziału w podatku PIT i CIT. Ten poziom jest niższy niż na przykład w roku 2019. No niemniej staramy się z tym radzić. Chociażby zadanie związane z finansowaniem edukacji, gdzie samorządy dokładają coraz większe środki. My w 2021 roku do edukacji żeśmy dołożyli 93 miliony przy poziomie 175 milionach subwencji. Lepiej sytuacja wygląda w mniejszych miejscowościach. Jeżeli chodzi o tą stratę w PIT-cie, to subwencja uzupełniająca plus taka dedykowana pod kątem inwestycji wodno-kanalizacyjnych no pozwala nam powiedzmy w granicach miliona złotych wyjść na tym do przodu. Jeszcze w tym roku do samorządów w Polsce ma trafić 8 miliardów złotych ze środków centralnych. Kolejnym proinwestycyjnym działaniem jest program inwestycji strategicznych, który oferuje bezzwrotne, wysokie dofinansowanie inwestycji jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość wsparcia ma wynieść od 80 do 95% wartości danego zadania. 1 260 milionów złotych, 245 zadań trafiło do samorządów i teraz to samorządy mają 6 miesięcy po otrzymaniu promes, a już wszystkie otrzymały, na zorganizowanie przetargu i zrealizowanie tych zadań. Do 15 grudnia będzie termin składania wniosków w kolejnym naborze, gdzie kolejnych 10 miliardów złotych trafi do samorządów na nowe inwestycje. Michał Górski, TVP 3 Bydgoszcz. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w programie. Polskie produkcje na Międzynarodowym Festiwalu Autorów Zdjęć Filmowych Energa Kamerymicz. Maestro Jerzy Maksymiuk już wkrótce doktorem honoris causa Bydgoskiej Akademii Muzycznej. Rodzą się na granicy przeżycia, mają kilkaset gramów i przychodzą na świat o wiele za wcześnie. Lekarze, neonatolodzy potrafią uratować dzieci urodzone nawet w 23 tygodniu życia. 17 listopada obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka. Obecnie dodatkowym zagrożeniem dla nich jest wirus SARS-CoV-2. Lekarze apelują do kobiet w ciąży, by się szczepiły. Chronią w ten sposób i siebie, i dziecko. Oliver urodził się 6 tygodni przed terminem. 2 tygodnie spędził w inkubatorze. Teraz rodzice mogą już pozwolić sobie na bliższy kontakt z synkiem. Bliskość ciała, najlepiej ciało do ciała tutaj działa. I kiedy jest możliwość, to łapać rączki, nóżki, każdą chwilę po prostu razem. Bliskość rodzica to najlepsza terapia dla każdego malucha. Co 10. dziecko, które przychodzi na świat, jest wcześniakiem. W 2020 roku w Kujawsko-Pomorskiem przed 37. tygodniem ciąży urodziło się 1266 dzieci. To 7% wszystkich urodzeń. Wcześniakami są częściej chłopcy. Przed terminem rodzą najczęściej młode mamy między 25. a 34. rokiem życia. Zazwyczaj noworodki urodzone przedwcześnie, ich największym problemem jest niewydolność oddechowa i związana z tym niewydolność krążenia. Czyli te dzieci wymagają wsparcia oddechu. Lekarzom udaje się uratować dzieci, które rodzą się już w 23 tygodniu życia, ale często wiąże się to z późniejszymi powikłaniami tak wczesnego przyjścia na świat. Powodem zbyt wczesnego porodu może być także zakażenie ciężarnej wirusem SARS-CoV-2. Również mamy noworodki chore na COVID-19, co jest nowością w tym sezonie dla nas. W kraju zdarzały się już w poprzednim sezonie zachorowania na COVID-19 u noworodków, ale my u nas dopiero to widzimy w tym roku i są dzieci, które ciężko chorują. Dlatego lekarze zachęcają kobiety w ciąży do szczepienia przeciwko COVID-19. Zaszczepiona mama przekazuje przeciwciała jeszcze nienarodzonemu dziecku, chroniąc je tym samym przed zachorowaniem. Niestety niewiele kobiet w ciąży decyduje się na taką ochronę. Mam poczucie, że praktycznie wszystkie mamy, kobiety, które są w ciąży, boją się w ciąży szczepić. Nie wierzą zaleceniom, nie wierzą, że to jest bezpieczne. W dniu wcześniaka na oddziale neonatologicznym Szpitala Biziela jeszcze więcej kolorów i symbolicznych małych skarpetek. Jak co roku były prezenty. Dla wszystkich wcześniaków grali także młodzi wirtuozi. To pomysł Fundacji Koalicja dla Wcześniaka. W warszawskim szpitalu zagrała maluchom m.in. harfistka z Bydgoszczy Natalia Skonieczna, uczennica Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych.
Świat dźwięków jest dla noworodka, zwłaszcza dla wcześniaka, bardzo ważny. Bez słyszenia nie ma rozwoju mowy. Dźwięki łagodne, różne dźwięki, docierają do bardzo złożonych struktur ucha i pobudzają komórki nerwowe. Można więc grać, śpiewać, czytać i przede wszystkim kochać. Krystyna Rymaszewska, TVP3 Bydgoszcz. Jeszcze będzie o medycynie. To choroba, która dotyka niemal co czwartą dorosłą osobę. Według lekarzy otyłość jest epidemią XXI wieku. Problem dotyka także dzieci. Nadwagę ma 44% chłopców i 25% dziewcząt. W Toruniu odbyła się konferencja poświęcona promocji zdrowego żywienia i aktywnego stylu życia. Nieodpowiednia dieta i brak aktywności fizycznej to główne przyczyny nadwagi, a następnie otyłości, która dotyka nie tylko dorosłych, ale także najmłodszych. Co piąte dziecko waży za dużo, a problem często zaczyna się jeszcze w brzuchu matki. Apeluję też do mam, żeby uważały z nadmiarą ilością cukrów spożywanych w ciąży, w tym właśnie zwartych w sokach owocowych, bo wszyscy uważamy, że soki to jest po prostu zdrowie. I nadmierna ilość mleka w okresie po pierwszym roku życia. Ale nie mówię o mleku matki, tylko o mleku krowim. Pamiętajmy, że warzywa i owoce, że produkty zbożowe, że zdrowe ryby, chude mięso i produkty typu oleje, oliwa, nasiona roślin oleistych, to jest to, co dzieci powinny spożywać. A to produkty, po które większość dzieci sięga niechętnie. Lekarze alarmują, otyłość to nie tylko kwestia wyglądu, ale przede wszystkim zdrowia, a nawet życia. Niestety powikłania otyłości w konsekwencji prowadzą do zaburzeń lipidowych, węglowodanowych, chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów i wielu, wielu innych. Według psychologów problem jest złożony, a jego rozwiązaniem jest przede wszystkim zmiana nastawienia wobec jedzenia. Trzeba jeść po to, żeby żyć, a nie żyć po to, żeby jeść. Pierwsza zasada jeszcze Sokratesa. Druga kwestia to dzisiejszy styl życia. Wszystko na szybko. Szybko jeść, szybko jechać samochodem. Zamiast wsiąść na rower lub iść na spacer, stąd coraz więcej działań, które mają zwracać uwagę na zdrowy styl życia. W Toruniu odbyła się konferencja zorganizowana przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli i Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Aby z jednej strony promować zdrowy tryb życia, a z drugiej dawać nauczycielom wsparcie takie metodyczne, w jaki sposób wprowadzać te treści do programów nauczania. Po tym, jak młodzież wygląda, widać, że to jest temat, który powinien coraz częściej i w większej ilości pojawiać się w szkole. Problem otyłości pogłębiła pandemia koronawirusa, która ograniczyła aktywność. Osoby z nadwagą częściej też trafiają do szpitali z powodu ciężkiego przebiegu COVID-19. Monika Komisarek, TVP3 Bydgoszcz. To okazja do spotkania z największymi twórcami kina. W Toruniu trwa festiwal Energa Camer Image. Dzisiaj uczestnicy wydarzenia mogli spotkać się m.in. z autorami produkcji, które biorą udział w konkursie filmów polskich. Relacja Olgi Taraszki. Piąty dzień festiwalu Energa Camer Image to okazja do tego, żeby między innymi przyjrzeć się produkcjom, które rywalizują w konkursie polskich filmów. Łącznie zakwalifikowano do niego 5 tytułów, a dzisiaj widzowie mogli obejrzeć Śmierć Zygielbojma w reżyserii Ryszarda Brylskiego, opowieść filmową, w której gra między innymi Wojciech Metzfeldowski. To przesłanie jest właściwie proste, nie bądź obojętny, prawda? To jest to 11 przykazanie, które wyraźnie jakby ten film sugeruje tutaj, prawda, że obojętność nasza wobec takich rzeczy, odwrócenie się w jakimś momencie od tego powoduje potem tragedię na ogromną skalę. Więc jest to taki film dla poruszenia jakby wrażliwości ludzi. W konkursie można zobaczyć także dwa filmy współprodukowane przez Telewizję Polską. Jest to Sonata i Bo we mnie jest seks, które będzie można obejrzeć w następnych dniach festiwalu. Dzisiaj z kolei była też szansa na to, żeby zapoznać się z produkcjami młodych twórców, którzy rywalizują w konkursie Etiud Studenckich. Konkursie, w którym o udział ubiega się kilkadziesiąt szkół filmowych z całego świata. W tym roku ogólnie mamy ponad 300 zgłoszeń z różnych szkół na całym świecie. Do konkursu dostało się 19.
Fieście, w tym trzy polskie. Jednym z trzech filarów tego festiwalu to są studenci i bardzo na nich stawiamy i bardzo chcemy im pomóc. Stąd właśnie międzynarodowe jury, w tym roku w jury studenckim jest José Luis Alcaín, czyli autor zdjęć do filmów Pedro Almodovara. Mamy dokumentalistkę Ninę Badu. Większość festiwalowych seansów jest już za nami, ale to nie koniec kinowej uczty. Jutro na dużym ekranie będzie można obejrzeć m.in. Dune, którą wyreżyserował Denis Villeneuve. Gala zamknięcia festiwalu odbędzie się 20 listopada. Wtedy też zaplanowano wręczenie nagród. Absolwent klasy fortepianu, dyrygentury i kompozycji, wybitna postać nie tylko polskiej, ale światowej muzyki. W 1961 roku zajął pierwsze miejsce w pierwszym ogólnopolskim konkursie pianistycznym imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Maestro Jerzy Maksymiuk w piątek otrzyma tytuł doktora honoris causa Bydgoskiej Akademii Muzycznej. To jest miejsce, gdzie ja rozpoczynałem, pamiętam, i konkurs to był Paderewskiego, ja kończyłem dyplom, to z tą orkiestrą grałem koncert dyplomowy. Także tutaj z tym miejscem bardzo wielkie mam wzruszenia i bardzo wielką pamięć. Kocham muzykę przede wszystkim, w związku z tym przyjemnością jest dla mnie bycie na próbach, no i czuwanie też, żeby dyrygent, w tym przypadku Jurek Maksymiuk, nie szalał za bardzo. Jest perfekcjonistą i czasami wymaga tak wiele, że trzeba gdzieś tam w przerwie, a nawet może niekoniecznie w przerwie, powiedzieć może już trochę za dużo. Czasami lubi też napisać melodie bardziej takie, powiedziałabym, proste. Krótko mówiąc, takie piosenki retro. Wtedy ja mogę napisać słowa do tego, podśpiewać. To jest rzeczywiście coś rzadkiego, a właściwie chyba nigdy się to nie zdarza, żeby jednym utworem, jako całością, jedną symfonią dyrygowało dwóch dyrygentów. Jestem przeszczęśliwy, że na tym koncercie to się wydarzy. Dwie pierwsze części Eroiki Beethovena zadyryguje dyrektor Maksymiuk. Ja skończę tę symfonię, trzecią i czwartą część. Więc no, na pewno to będzie w pewnym sensie jakaś rewolucja i coś na pewno wspaniałego. Maestro Jerzy Maksymiuk związany jest z Bydgoszczą i z Filharmonią Pomorską od bardzo wielu lat. I dlatego środowisko artystyczne naszego regionu tak właśnie honorować będzie maestro Jerzego Maksymiuka, który w najbliższy piątek o godzinie 12 w tej sali otrzyma doktorat honorowy Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego. Czas na informacje sportowe. Mirosław Wysocki. Dobry wieczór. Futboliści amerykańscy Angels Toruń zakończyli już sezon w polskiej futbol lidze, odpadając w półfinale. O złote medale natomiast powalczy zespół juniorski, który w niedzielę zagra z Lowlanders Białystok. Spodziewamy się zaciekłego meczu. Bardzo możliwe, że ponownie mecz zakończy się rezultatem 2 punktów, tak jak poprzednio. Mimo wszystko znaleźliśmy błędy, które popełniliśmy w ubiegłym meczu. Powinniśmy na tym się skupić, szukać, gdzie to my zrobiliśmy coś nie tak, gdzie my możemy być lepsi i krótko mówiąc, gdzie jesteśmy w stanie wykonać ten taki następny krok, który tylko nas przybliży do złota, a dopiero potem tak naprawdę rozpracować drużynę z Białegostoka, która zapewne robi to samo z nami. Więcej o sporcie po wieczornym wydaniu zbliżeń zapraszam. Czas teraz na prognozę pogody. Angelika Bednarska. Dobry wieczór. Przed nami pochmurna, wietrzna i chwilami deszczowa noc w regionie. Temperatura spadnie do 5 stopni, ale odczuwalnie będzie zdecydowanie chłodniej. Z kolei jutro przez cały dzień zachmurzenie będzie dość zmienne, a pod ręką, drodzy Państwo, warto mieć parasol. Termometry wskażą około 9 kresek, jednak uczucie chłodu cały czas będzie potęgował silny, chwilami porywisty wiatr. Taka niżowa pogoda będzie nam towarzyszyć aż do końca tygodnia. Więcej informacji już za chwilę. Zapraszam. Do zobaczenia. Na koniec jeszcze jedna informacja. W wieku 70 lat zmarł Andrzej Młyński, wieloletni bydgoski radny Prawa i Sprawiedliwości. Reprezentował on okręg wyborczy numer 3 obejmujący Nowy Fordon, osiedle tatrzańskie, terenów nadwiślańskich i Stary Fordon. Do ostatnich chwil życia walczył o ten Fordon.
był oddanym samorządowcem, ale przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem. Tak mówimy po śmierci, powinniśmy o ludziach mówić dobrze albo wcale, tak o Andrzeju Młyńskim zawsze. Zawsze myślałem dobrze i wspominałem go dobrze i będę go dobrze wspominał. Andrzej Młyński był zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zasiadał również w Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Polityki Zdrowotnej oraz Samorządności i Statutowo-Organizacyjnej. Pełnił funkcję przewodniczącego Rady Osiedla Tatrzańskiego i angażował się w sprawy lokalnej społeczności Fordonu. Pracował w Filharmonii Pomorskiej. Miał 70 lat. Teraz to wszystko. Kolejne wydanie zbliżeń o 21.30. Do zobaczenia.